Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my powiedzmy, że gramy dalej w Sally Face. Moi drodzy, to co widzicie przed sobą teraz, to są moje notatki. Notatki, wycinki, zacząłem po prostu, popełniłem jeden główny błąd, zacząłem wnikać w tę fabułę, wsiąknąłem w nią jak demon w Charlie'ego. I chciałbym w tym bonusowym materiale, bo jak zauważyliście, Sally Face powinno pojawić się dopiero jutro i jutro się pojawi, o to się nie martwcie, ale po prostu no miałem lukę w harmonogramie i myślałem, że wrzucę coś nowego, ale za bardzo mi ta gra nie daje spokoju. Chciałbym, żebyśmy sobie tutaj razem wspólnie prześledzili to, co wiemy do tej pory o tej grze. Wiem, że to fajnie byłoby zrobić, kiedy mielibyśmy jeszcze te dwa brakujące chaptery. Nie powiedziane, że dzisiaj jeszcze na końcu tego materiału nie zajrzę do gry, żeby jeszcze ze dwa dialogi może zrobić, bo strasznie mnie ciekawi jeszcze dialog z Rosenberg, czy ona coś powie. No ale po kolei, moi drodzy, po kolei. Prześledźmy, co wiemy, bo tutaj naprawdę zauważyłem dość sporo ciekawych rzeczy. Jeżeli jesteście na laminatach na grupie, to widzieliście ten obrazek już wczoraj nawet. Więc jak nie jesteście, a chcielibyście dołączyć, to zapraszam serdecznie. Pamiętajcie tylko wypełnić dobrze pytania, ale do rzeczy. Jedziemy po kolei. Te duże liczby oczywiście oznaczają numery chapterów z gier. I to są moje jakby najważniejsze wypisane kwestie na temat gier. Więc zwróćmy uwagę na kilka ciekawych aspektów. Najpierw skupmy się na pierwszej grze. Tutaj mieliśmy grę Rose. I teraz pytanie, czy Rose to jest pani Rosenberg? To jest pierwsza rzecz, która mnie bardzo, bardzo ciekawi. Czy to jest zmyłka, że niby Rose to Rosenberg? Czy jednak to jest dokładnie ona, tak jak Sandy to jest pani Sanderson? Interesujące. Raczej Sandy to jest pani Sanderson, więc zakładam, że Rose to jest pani Rosenberg, ale kto wie. Czyli ona jako młoda, tutaj ważne to jest napisane, że to jest Aspiring Witch, czyli ona jakby była aspirującą wiedźmą dawno, dawno temu, prawdopodobnie kiedyś. I to ona przyniosła radzie, którą ja wolałbym i wydaje mi się, że lepiej będzie ją nazywać sektą, przyniosła książkę prawd. Może jakąś książkę o demonach, co spowodowało, że oni zaczęli jakiś dziwny okultyzm prowadzić, prawda? Następnie przechodzimy do kolejnej postaci i jest to Jim. Jim, czy wam to imię coś mówi? Łysy człowiek, który prawdopodobnie jest rudy, tylko tu jest wiadomo taki odcień. To jest Jim Johnson, czyli ojciec Larego. Ojciec Larego poszukiwał tutaj jakiejś prawdy. Jeśli chcesz poznać prawdę, znajdź klucz i otwórz bramę, prawda? I też bardzo ciekawią mnie te symbole, które znaleźliśmy sobie. Nawet je tutaj powycinałem. To był pierwszy pokój, drugi pokój, trzeci pokój. Takie dziwne układy. Co to może oznaczać? Nie mam jeszcze zielonego pojęcia. I skończyło się tylko na tym, że on otworzył drzwi i poznał prawdę, prawda? Lecimy dalej. Tutaj mamy Grega. Greg, no właśnie, Grega poznaliśmy jako ducha, tak, w tym kiblu u Mondrali. Jego imię jakoś mi wyleciało jeszcze. Dawid? Todd, przepraszam bardzo, nie Dawid. Dawid to był ten psychol, co podtrzymywał łomem półkę, co my poprawiliście. Tak, to ten psychiczny, co łom od niego wzięliśmy, chyba, jeśli dobrze pamiętam, a Todd i Bob jego rybka, prawda? To jest ten Mondrala. No i właśnie, Greg to moim zdaniem to jest bardzo dobry człowiek. Człowiek o dobrym sercu, który chciał po prostu pomóc, a wpakował się, serce niesługa i wpakował się w niezłe bagno, ponieważ tutaj i siadł za tym płaczem, prawda? I poznał Stacy Holmes, tak się rozpoczął cały romans i on tam mówił, że to przeze mnie, wszystko przeze mnie zabiłem, jak mogłem podbijać czy zakochać się w żonatej kobiecie, która miała córkę, prawda? I no właśnie, czyli Stacy oraz Megan. Ale do nich jeszcze wrócimy, bo jest ciekawy aspekt. Ale tutaj jeszcze jest jedna ciekawa rzecz, której nie zwróciłem na to uwagi podczas grania, bo tak jak mówiłem, byłem roztargniony, ale teraz jak już analizuję, to już będę mógł analizować na bieżąco. Tutaj w drzwiach stoi Jim. Czyli i mówi, przepraszam, ale tu mają wstęp tylko członkowie, co oznacza, że Jim już tutaj był w tej sekcie. Zakładam, że to są drzwi w sekcie, w ogóle to jest kościół. I to też jest bardzo interesująca rzecz. To jest kościół, wszystko tutaj, ta cała sekta, te wszystkie dziwne rzeczy dzieją się w kościele. Tutaj weszliśmy Gregiem do kościoła. A to się dzieje gdzieś na zapleczu, w tym kościele. Tak mi się wydaje. Tak zakładam. To są wszystko, tak jak mówię, moje teorie, moje domysły. I jeszcze dorzucę szybko informację. Zapomniałem o tym powiedzieć na początku. Błagam o całkowity brak jakichkolwiek hintów, potwierdzania, czy mam rację, nie mam racji, spoilerów tym bardziej. Tutaj chodzi tylko o to, żeby przelać moje myśli, żebyście też pobudzili się do własnych przemyśleń na temat tej gry, bo ona jest naprawdę mega ciekawa i naprawdę cieszę się, że w nią gram. I fajne jest też to, że wy się też wkręciliście i oglądacie ją razem ze mną i wrzucacie naprawdę dużo fajnych, ciekawych przemyśleń. Aż mi, kurczę, nie starcza serduszek do rozdawania tym wszystkim przemyśleniom. Ale no właśnie,
Czyli Greg tutaj poznaje, prawda, Stacy. I bardzo jeszcze ciekawa rzecz a propos Stacy, zaraz to powiem, ale ona mówi do niego, musisz być aniołem. Tak samo tutaj, zaraz w tej kwestii, nazywa swoją córkę Megan też aniołem. Gdzie jest ten anioł? Tutaj, anioł. Wydaje mi się, że nie wiem, czy to jest po prostu taka maniera, czy to, że nazywa wszystkich aniołami ma sens, szczególnie, że daje jej tutaj jeszcze, prawda, no to nie jest różaniec, ale to jest krzyż, łańcuszek, a to wszystko dzieje się tutaj w kościele, to też mi się wydaje, że jest część kościoła. Więc taka ciekawa rzecz. Już tutaj Jim jest jakby w tej sekcie, jakby już tutaj ma, jest już po uszy niemalże. Dobra, czwarte. Czwartego nie znamy, no to właśnie przechodzimy do piątego. Megan. Nie dałem tutaj opisu, jak zwykle daję, no bo ona po prostu zagubiona dziewczynka, zaszło słońce, w lesie się zgubiła, tak? No właśnie, i no właśnie, wszystko będzie okej i proszę bardzo, to będzie nasz mały sekret, nie mów ojcu. I dostała naszyjnik, czyli po tym, co mówiła, zakładam, że Stacy dokładnie wiedziała, co się dzieje. Ona wiedziała, że coś tu mrocznego dzieje się, jej mąż ma też... tutaj mocno nawalone, ale do jej męża zaraz dojdziemy. Zaraz dojdziemy do jej męża i do tego, że co zrobił Greg i tak dalej, i tak dalej. Jedziemy dalej, szóstka. To jest chyba najciekawsze miejsce, moim zdaniem. Przede wszystkim, pierwsza teoria, zobaczy te moje F ze znakiem zapytania. Młody okultysta znalazł, found herself, znowu jest tutaj ona, musiała znaleźć ostatnie komponenty i to były czaszki. Czy to są po prostu jakieś ofiary? Czy to są za ludzie? To poświęcali prawdziwych ludzi, żeby przywołać demona? Być może, ale zobaczcie, dlaczego zaznaczyłem F. Zakładam, że być może to jest cały czas ta sama osoba. Być może to cały czas jest Rose. Rose mogła być nawiedzona przez tego demona. Szczególnie, że widzieliśmy, jak ona reagowała na gayboya, nie? Super gayboya w tym przypadku. O, technologia to zło, spal to, nie? Coś tak skracając tę myśl. Ale to też było ciekawe, tak? Że zareagowała na to jak na wodę święconą. Choć nie wiem, czy ona jest demonem. Wydaje mi się, że demon to jest byt, który nawiedza po prostu. Czasami podróżuje osobno, ale czasami też nawiedza osoby i nimi kontroluje. Taką mam teraz teorię, może się ona z czasem zmienić. No ale właśnie najważniejsze są te trzy postacie. Tutaj jeszcze ja zaznaczyłem DAB. Daba tu zrobiłem w tym miejscu. Tak, bo widzimy, że zawsze on tutaj, widać, że przejął kontrolę nad osobą, tak, przeistoczył się w nią, więc to jest jakieś, czyli wiadomo, że jeżeli zakładamy, że to jest Rose, czyli Mr. Rosen, pani Rosenberg, nie znamy jej imienia, to jest bardzo ważne, że nie znamy jej imienia i to jest według mnie też podejrzane, że nie znamy jej imienia jeszcze, to tutaj mamy te trzy osoby. D to jest Herman, tak, czyli to jest ten facet, czy bądź mąż tej pani Sanderson, która oczywiście miała rozciętą, rozpołowioną czaszkę, tak? Ale ona dowiedziała się, ona w ogóle zorientowała się, co Herman robił, więc postanowiła spotkać się z przyjacielem tej nocy. Kto był przyjacielem pani Sanderson? Wydaje mi się, że mógł być to Larry, bo on często przychodził do niej, odtykał jej kibel. A tu nagle pojawił się Charlie, tak? I co się z tobą stało? Więc pytanie, czy ona... I mówiąc o swoim przyjacielu, myśli o Charlie'm, czy myśli o Larym? Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, nie mam pojęcia, kto może być tym przyjacielem. A tutaj zaznaczyłem tylko, że to jest Sandy, w sumie to nie było niepotrzebne, ale po prostu chodziło o to, żeby pokazać, że Sandy to jest ona i ona szukała, odnalazła tę księgę, odnalazła te każdy jakby, to tak jakby każdy z tego kultu miał swoją własną książkę. I ona znalazła tę książkę, ale nie zdążyła niestety z nią gdziekolwiek pójść, ponieważ dostała niestety, ale... Z demona w oko. To jest jedna osoba. Kolejna osoba B, no to już wiemy. No to zobaczcie, że to jest Jim. Czyli ojciec Larego jest w tym całej, w tej całej sekcie. On jakiś ma tam swój udział. Coś tam robi. I teraz właśnie, on zniknął. Mam taką teorię. On zniknął. Pewnego dnia po prostu się nie pojawił, tak? Pamiętacie? Larry tak opowiadał, że z dnia na dzień. Nagle go po prostu nie było. I teraz pytanie. A. Czy go ktoś porwał? Czy B. Samodzielnie chciał dołączyć do tej sekty, bo wiemy, że spotykał się z Jimem się spotykał na ryby. Ryby moim zdaniem to jest też ściema, oni się spotykali w kościele na tajne spotkania. Taka teoria oczywiście. No ale właśnie przejdźmy, zanim jeszcze rozwinę ten wątek i powiem o ultimatum, które mógł zostać postawione, przed jakim mógł zostać postawiony. Najciekawsza postać to jest moim zdaniem ta postać, o której nie wiemy nic, oprócz tego, że bardzo jest podobna do tej postaci, dlatego zaznaczałem tutaj ze znakiem zapytania. Pamiętacie historię? To też jest zaraz osobny wątek. Kim tak naprawdę gramy tutaj? Czy na pewno była to Megan? Ale to za chwilę.
bardzo podobna osoba, prawda? Jeśli chodzi o fryzurę przede wszystkim. Czy to przypadkiem nie jest właśnie Jim Johnson? Dobrze mówię? Nie. Przepraszam, Luke Holmes, żeby nie mylić. Luke. To może być Luke Holmes, czyli ojciec Megan Holmes, jak również mąż jak ona się nazywa? Stacy Holmes, tak? Bo tu mamy Stacy Holmes. Jak gdzieś pomyliłem nazwiska, wiecie, teraz dużo myśli wyrzucam na raz, więc przepraszam was, ale staram się teraz już dobrze to nazywać. Jak gdzieś popełniłem błąd, no to możecie mi oczywiście poprawić. Ale wiecie, że... Znaczy już się orientuję, może tak powiem. Tylko czasem mogę coś pomylić. Więc Holmesowie. Przecież tu widzieliśmy w pierwszym chapterze tę całą scenę, kiedy to szkielet zamieniający się w Megan, nie wiemy tego na 100%, widzieliśmy jakąś dziewczynkę w wannie, kobietę w łóżku i on się sam powiesił. No ale właśnie. I teraz tak, wydaje mi się, że mimo, że on zawsze jest z przodu, mimo, że zawsze to jakby on się odzywał, wydaje mi się, że właśnie Luke Holmes jest tym głównym, tą głową tej całej sekty. Tak mi się wydaje. I ma też dwóch swoich popleczników. Moja teoria. I teraz tak, przejdźmy do tej kolejnej ciekawej części, ale może jeszcze zanim to dokończę też a propos Jima. Wydaje mi się, że mógł być zaszantażowany, coś na zasadzie, słuchaj, jak chciałeś już dołączyć, zobaczyłeś coś, nie ma drugiej ucieczki, jeżeli uciekniesz z sekty, bo ją liznąłeś i chcesz się z tego wyrwać, to zajmiemy się twoją rodziną, albo demon zajmie się twoją rodziną. I on stwierdził, no nie ma bata, najważniejsza jest córka i syn, oboje żyją, Larry. I zarówno Larry i jego matka żyją, tak? Ona akurat tam była chora. Nie wiadomo, czy choroba nie wynika przypadkiem z jakiejś znowu klątwy, ale cholera wie. Nie wiem tego. Liza się chyba nazywa, tak? Tak, Larry to syn, a Liza to jest żona. Dobra. No i właśnie, więc może być szantażowany i dlatego musiał dołączyć do sekty i nie mógł nic innego zrobić, ponieważ go szantażowali. Więc musiał zniknąć. I bez słowa, tak? Ale właśnie a propos tego bez słowa. Zauważcie, że główny człowiek zajmujący się sektą, według mnie, popełnił samobójstwo, tak? Zniknął Jim, nie wiemy nic o Hermanie, nie wiemy czy żyją, ciężko powiedzieć, ale to Jim zostawia notkę. I ta notka zaczęła mi tak trochę zapalać lampkę, komu zostawił Jim tę notkę? Jeżeli zakładamy, że te wszystkie postacie, które tu widzimy, to jest Luke, to jest Stacy, a to jest Megan, z którą sobie rozmawiamy, i to też jest Megan, to coś tu nie gra. Komu zostawił tę notatkę? Tak? On tutaj, please forgive me, ale komu? Do kogo on to pisze? No i tutaj właśnie przychodzi znowu z pomocą nasz pierwszy chapter, kiedy to nasz szkielet, którym chodziliśmy, nasz Sans Papyrus, który chodził po cmentarzu, mówił o siostrze. Mówił o tym, że z siostrą spotykał się na ławce, bo sobie to znowu przejrzałem. Był grób jego siostry. Więc pytanie brzmi, czy w takim wypadku Holmesowie mieli dwie córki, a może brata i córkę? Nie wiem. Załóżmy, że to nie jest tak jak Sally Face, który wygląda jak dziewczyna, ale jest chłopcem. Załóżmy, że to jednak mimo wszystko jest dziewczyna i są to dwie siostry. To teraz pytanie, te dwie persony wyglądają identycznie. To może świadczyć o tym, że są bliźniaczkami, albo o tym, że to jest ta sama osoba i być może Megan widzi swoją śmierć, tak? Co ciekawe, w momencie, kiedy rozmawialiśmy z Gregiem w kiblu, z jego duchem, to on mówił, że co ja w ogóle najlepszego zrobiłem, że zakochałem się w kobiecie z córką. Z córką, nie mówi o córkach. I teraz tak, może to oznaczać, że następna córka narodziła się później, to mogło nie dać się w tym samym czasie na przykład, ale to jest duch, który już zginął, co znaczy, że to mogło oznaczać, że jak oni wszyscy poginęli w jednym czasie, to powinna być już druga córka, więc o co chodzi z tą siostrą? Dlaczego tu nie ma ani słowa o siostrze jeszcze? Więc to mnie skłania do pewnych przemyśleń, że może to wcale nie jest Megan, mimo że zazwyczaj jest tak, że obok ducha związane, obok tego miejsca, gdzie dostawaliśmy te wszystkie dodatkowe chaptery, bo każdy chapter dostawaliśmy w jakimś momencie gry, on był związany akurat z duchem czy z postacią, która tam zginęła, przybywała. No to było wszystko, to dostaliśmy podczas rozmowy z Megan. Czyli tak jakby gra sugerowała, że tak, my gramy Megan, ale, jedna rzecz mnie zastanawia. Zobaczcie, jak wygląda Megan tu, a jak wygląda Megan tu.
i jak wygląda ogólnie Meghan. Meghan ma fioletowe, jasne włosy na zdjęciu. Widzieliśmy nawet na miniaturce 8 odcinka, tak? Na tym zdjęciu. Tu też widać, że Meghan, do tego podpisana Meghan, tylko ja tutaj to nie wyłapałem akurat jednej kwestii, ale ona była to na 100% podpisana Meghan, ma też jasne włosy. Ten sprite, ten wygląd kompletnie nie ma się tego wyglądu. I teraz pytanie, czy to jest... Czy gdzieś twórca właśnie, jakby to było jakieś lenistwo, czy to ma robić nam mindfucka, a to taka jest ściema? Bo wiadomo, że ludzie, przynajmniej tak jak ja teraz, zaczną to analizować, więc takie szczegóły będą wypływać. I teraz mnie to zastanawia. Jak wy sądzicie też, czy to na pewno jest Meghan? Chociaż historia, którą tu opowiada, jest tworzona i jest jakby opisywana w taki sposób, jakby faktycznie, znaczy szkielet był w tej rodzinie. Bo szkielet opisuje siostra, ojciec, wyklęty ojciec gdzieś na uboczu cmentarza, więc to pasuje pod Luka. Jest mowa o siostrze, jest mowa o babci, jest mowa o dziadku. Nie ma tam grobu matki. To jest kolejna interesująca rzecz, która mi nie pasuje do tej całej układanki. Na tym całym cmentarzysku, na cmentarzu, nie widziałem w ogóle grobu matki. Zobaczcie sobie zresztą ten pierwszy film. Znaczy tę pierwszą grę. Nie ma tam grobu matki, więc co się stało z matką, z którą my tutaj ją widzimy? A może to nie jest matka, może to są dwie siostry. No ciężko powiedzieć, kto to jest. Ale, bo zobacz, mamy her eyes turned from me and my heart grew dark, twisted my heart with hatred. All that I have once loved, now gone. Czyli, ale mówi, że wszystko, co kochałem, teraz już tego nie ma. Ale skoro wszystko, co kochał, już tego nie ma, to do kogo on zostawia tę kartkę? Czy on zostawił kartkę po prostu do swojej małżonki / córki, a i tak je zabił? To głupie, znaczy to jest bez sensu, po co? Czy to jest ta kartka tylko tak wrzucona fabularnie, żebyśmy my wiedzieli, że on chciał, żebyśmy mu wybaczyli to, co on ma zamiar zrobić? Ale cały czas mnie męczy to, że tam była mowa o siostrze, tu wygląda i sugeruje to wszystko to tak, jakby byśmy tu grali Meghan faktycznie, tu w ogóle to się krzyżyk widzę, czyli elementy święte były, że tu graliśmy jako Meghan i to jest może Meghan, która sama siebie widzi w wannie zabitą. No nie wiem, kurczę, tutaj mam takiego małego mindfucka, nie do końca rozumiem. I czemu to jest inny sprite niż ten tutaj? Tak samo zobaczcie, że również matka wygląda trochę inaczej. Ona tutaj ma jaśniejsze włosy, ona też jest tutaj. Ten sprite jest dokładnie taki sam, ten wygląd, dlatego podpisałem CC. No ale jednak tutaj znowu inaczej to wygląda. Może różne gry inaczej pokazywali, ale dlaczego, zobaczcie, tak łatwo jest dopasować na przykład panów A, znaczy Luka. On no, wygląda, no widać, po tych włosach charakterystyczny zarys, więc widać, że takie elementy miały znaczenie. Nie wiem, naprawdę tutaj powiem szczerze, że jestem trochę zagubiony, czy to po prostu taka estetyka, czy to ma być jakoś, jakaś ściema ma się tworzyć. Więc to tyle, jeśli chodzi o moje jakby przemyślenia na ten czas. Myślę, że tu rozszerzę to, jak poznamy chapter numer 4 i 7. Sporo gadania, sporo opowiadania, też mnie ciekawe, te symbole też muszą coś znaczyć, więc tak, to na razie tyle, ale jeszcze chciałbym na chwilę przejść do samej gry. W tym wszystkim intryguje mnie kilka rzeczy. Mr. Addison, człowiek, który nigdy nie wychodzi ze swojego pokoju. Jaką skrywa tajemnicę? Czemu nie pozwala nam wejść do środka nigdy? Czemu patrzy tylko przez te... dziwną szparę. No on wie, co się tu wydarzyło, jego cała rodzina umarła, może mieć traumę masakryczną, szczególnie jeśli wie, że to wszystko jest jakiś ten okultyzm, sekta i przywoływanie demonów, ale czy on przypadkiem nie jest tego częścią? I też ciekawi mnie ta herbatka. Pamiętacie, wszyscy zachwalają jego herbatę w tym budynku, a do tego jeszcze trzeba znać hasło, żeby ją dostać. Czy ta herbata nie ma jakichś właściwości specjalnych, które coś robią z mózgami mieszkańców? Nie wiem. To jest taka teoria niepoparta niczym. Czy mogę ci pomóc, Sal? Właśnie, i teraz chciałem pogadać z nim i chciałem pogadać z panią Rosenberg, więc pogadajmy sobie na początku z Addisonem. Dzisiaj nie będę wchodził nie będę rozbijał kolejnych desek, bo dzisiaj chciałbym zrobić taki, mówię, bonusowy odcinek, bardziej fabularny, wypełniający luki, a już jutro polecimy dalej z fabułą i zobaczymy, jaki tam jest ten pokój. Ale na początku wszystkie dialogi, które można odbyć, odbądźmy. Wydaje się, że wszyscy uwielbiają twoją herbatę. O, kochają nawet, no proszę bardzo. Powinieneś otworzyć jako jakiś sklepik w mieście albo coś. Myślę, że poradziłbyś sobie nieźle. A jakim jesteś miłym chłopakiem, Sal? Wiesz, nie za często o tym gadam, ale kiedyś miałem takie marzenie, żeby coś takiego właśnie zrobić. Ale od kiedy mój ojciec odszedł, zdecydowałem, żeby kontynuować jego sen. Kontynuować jego marzenie zajmowania się apartamentami Addisona. Nie sądzisz, że twój tata
chciałby, żebyś ich szedł za własnymi aspiracjami, marzeniami? No, wydaje mi się, że tak, chciałby, ale jest teraz już na to za późno. Nie mógłbym tak po prostu porzucić tego miejsca. Zawsze mógłbyś komuś je sprzedać, kto by się zajął tym dobrze i wtedy mógłbyś użyć tych pieniędzy, żeby zacząć swój własny biznes. Ha, no cóż. Come take a gander at our own little in the house. You are a true inspiration, young sir. Okej, na szybko pominę to pierwsze zdanie, ale ogólnie wniosek jest taki, że jesteś prawdziwą inspiracją młody człowieku, tak? Że to jest dobry pomysł. Jednak podoba mi się życie tutaj. Okej, czyli jestem w stanie kontynuować marzenie ojca i do tego jeszcze robię herbatę, moją herbatę, wszystkim swoim rezydentom, tak? It's sort of the best of both... A, czyli to wygląda na najlepsze z obu światów. No, tak, no możliwe. Hej, Terence? O, on się nazywa Terence Edison. Mogą mi wylecieć, ja dopiero teraz sobie, wiecie, układam to wszystko, bo zauważam, że zwracanie uwagi na szczegóły w tej grze jest bardzo istotne. Terence... Nigdy nikt nie mówił, nazywał mnie po imieniu przez długi czas. Prawie zapomniałem, jak mam na imię przez moment. Chciałem się tylko... chciałem, żebyś wiedział, że rozumiem, jak to jest obawiać się, żeby chować się przed światem. I jeżeli kiedykolwiek będziesz chciał ze mną pogadać, jestem tutaj. O, dobre podejście. Dziękuję, Sal, jesteś dobrym człowiekiem, prawdziwym przyjacielem. I dostałem achievement The Addison Family. The Addison Family. Tudududum. Tudududum. Jak ktoś kojarzy, skąd to jest, a to już może tudududum, tudududum, tudududum na końcu. Jak ktoś skojarzył, z czego to jest przygrywka, piona dla was. Czy można jeszcze ze mną pogadać? Mogę ci pomóc, Sal? Nope. No i właśnie, i teraz, bo też ciekawa teoria. Dlaczego on porozstawił te kamery? Dla bezpieczeństwa czy dla inwigilacji, co się dzieje? Dobre pytanie. Okej, ale dostałem achievement za to, że drążyłem temat. I w sumie dowiedzieliśmy się też czegoś ciekawego. Chociaż wygląda na to, że Addison jednak jest normalny, ale nie powiedziane, że mimo wszystko nie skrywa jakiegoś sekretu. No ale dla mnie najważniejsza postać, bo... No kurczę, ona dla mnie jest tą wiedźmą. No widzieliśmy, Rose, no Rosenberg, Sandy, Sanderson. Sandy i Rose to jedyne dwie postacie, które nazwane są w tej grze jako pani Sanderson, pani Rosenberg, a tam są tak ładnie skrócone śmiało. Więc ej, pytanie, co się dzieje w tym wazonie? Gdzieś słyszałem, widziałem komentarz, że w tym wazonie musi być mąż Rosenberg. Okej. Ale nie możemy z nią pogadać niestety, ponieważ jak sami widzicie... Wszystko... Nie ma nowych dialogów z panią Sanderson. W porządku, czyli z Addisonem było z... No, żałuję, bo mamy ciekawe informacje... Z Rosenberg, przepraszam, nie z... Widzicie, to za dużo tych nazwisk. Sanderson to jest ta, która dostała w czaszkę. Rosenberg to jest szalona pani. Zabiłabym je, gdybym tu jeszcze raz wszedł. Dobra, no to teraz zobaczmy, czy jeszcze ktoś chciałby ze mną o czymś porozmawiać. W sumie zastanawiałem się jakiś czas, dlaczego tutaj mamy taki burdel, a w 204, zobaczcie, jest władowanych mnóstwo listów, a 403 jest zalepione, wiadomo, tam to było morderstwo. No dlatego, że przecież Liza jest chora i jak Liza jest chora, nikt nie sprząta, to ani nie ma batoników, ani nie ma porządku, więc widać, że Liza tutaj naprawdę odwala największą część roboty. Czy widać jakieś duchy? Nie. Dobra. No i jestem pewny, że ten pokój, który też kryje się tutaj, musi być też jakoś istotny. Aż wręcz, no wiadomo, że to jest gra, więc muszą być uproszczenia, muszą być blokady, ale kurczę, już dawno bym tam wszystko poodsuwał i sprawdził, co jest po drugiej stronie. Nawet gdyby było zamknięte, postarałbym się o to, żeby te drzwi jednak zostały otworzone, tak? Tak się jeszcze wam przyznam, że mam nadzieję, że ja pochodziłem wszędzie i w każdy zakamarek poszedłem z tym moim Gearboyem, zwanym... Gayboyem. Przy okazji jeszcze podrzucę wam informację, którą widziałem mnóstwo razy w komentarzach, więc jednak ją przytoczę, że Super Gearboy może być też odniesieniem do Super Meatboy. Być może, tak? Super Meatboy, Super Gearboy. To może być to. I w ogóle, wiecie co? A jeżeli ta twarz, ten fantom, którego widzieliśmy w domku na drzewie, to jest właśnie ta twarz,
którą tutaj rysuje Larry? Czy to nie jest jedna i ta sama? Jedna i ta sama postać, persona? To jest Larry? O, proszę bardzo. I mamy tu jeszcze jakieś informacje. Jak się trzymasz, Larry? W porządku. Nie mogę uwierzyć, że żyłem w budynku wypełnionym duchami i do tej pory nie zdawałem sobie z tego sprawy. To ma sens, jeśli się nad tym zastanowisz. Nigdy tego nie szukałeś. Nie szukałeś nigdy informacji o tym. You didn't believe... Aha. Nawet nie wierzyłeś w te rzeczy przed chwilą. Więc nawet jeśli byś zobaczył coś dziwnego, prawdopodobnie... zapisałbyś sobie to w swoim umyśle jako coś bardziej logicznego, wiesz? Tak, prawdopodobnie masz rację. No tak, bo wiadomo, że jeżeli nasz umysł, taka chyba naturalna reakcja naszego umysłu, jeśli coś nie jesteśmy w stanie zrozumieć, to próbujemy zawsze to doprowadzić do logiki. Ale biorąc pod uwagę rzeczy paranormalne, powiedzmy, rzeczy, których nasz umysł nie jest w stanie objąć, bo to jest coś, nie wiem, coś, co istnieje być może na naszym świecie, ale jest ponad nami do zrozumienia, no to w życiu tego nie zrozumiemy, będziemy się tego bali, bo zawsze boimy się tego, czego nie rozumiemy, tak? Świetnie, dobra, idź beze mnie, będę tam za minutę, muszę jeszcze zatrzymać się gdzieś po drodze. Gdzie chcesz się zatrzymać po drodze? I teraz już poprawiam się, hasta la vista, nie hasta. Po hiszpańsku nie czyta się H na początku. Ja o tym niby czasem wiem, wiem też, że 2L czyta się jako J, jakieś tam zasady czytania po hiszpańsku znam, ale jak widać czasami mi coś uleci, no i oczywiście też nie wszystkie, tak? Maybe later. Dobra, nie, na razie nie chcę słyszeć kolejnej piosenki, ja tu oczywiście jeszcze sprawdzam, czy nie ma jakiejś aktywności. A i wydaje mi się, że chyba porozmawialiśmy ze wszystkimi osobami, które się dało, no już pomijając studentów i w sumie z Dawidem można by pogadać, Dawid, od którego wzięliśmy łom, można z nim pogadać, jak już ten łom zużyjemy, ale jak znaczycie, wtedy już łom nawet nie będzie nam potrzebny. Łom od Dawida, mogę się dzięki temu włamać do pokoju w 504. Bardzo mi się podoba, że ta gra nagradza niestandardowe właśnie zachowania, czyli o, pogadam sobie więcej, o, użyję tego łomu w innym miejscu i tak dalej. Chciałbym zdobyć wszystkie te elementy układanki przede wszystkim, wszystkie elementy gry, wszystkie chaptery, bo to by pozwoliłoby mi naprawdę sporo dowiedzieć się o tej grze. Wydaje mi się, że na pewno w tym pokoju, do którego musimy się dostać, będzie jeden z nich. To jest bank, to jest tak pewne jak to, że za chwilę trzeba skończyć ten odcinek, tak? I cały czas tutaj czuć aktywność. No i właśnie, no i to jest... No i to po lewej stronie to jest właśnie Jim Johnson, zwany jako JJ, tak? Nic tutaj ciekawego nie ma, ale oczywiście aktywność tego fantoma jak najbardziej jest. I tutaj przypomniała mi się jedna rzecz, której też często pisaliście, że wydaje wam się, że tam jest napisane I'm sorry, a nie coś tam Il Larry czy I'm Larry. I'm sorry. Tylko tam były duże i, jak kojarzycie, i dwie kreski obok siebie, bez żadnej spacji, więc I am, pisane I-A-M, trochę nie ma sensu. Musiał być ta kreska apostrof, musiał być, wydaje mi się, uznawany jako jedną z tych liter w tamtym miejscu i dlatego tak to wyglądało. Mi się wydaje, że te kamery będą miały jakieś jeszcze znaczenie w przyszłości, więc jeszcze pójdę sprawdzić inne piętra, no i na tym skończymy ten bonusowy odcinek. Toż można w ogóle zauważyć, że ona piła herbatkę Addisona. Znaczy, no nie wiem, czy wszyscy mają te same filiżanki może w tym hotelu. Być może tak po prostu jest, więc ja się doszukuję, ale ta filiżanka jest dla mnie konkretnie wyglądająca od początku, tak? Chusteczki nie są istotne. O, proszę bardzo. I teraz poszedłem jak do Dawida i mam jeszcze opcję Can I come in? Czy mogę wejść? Oczywiście, mój przyjacielu. Mogę wejść do Dawida? Dawid, błagam, nie mów mi, że Sara jest twoją wyimaginowaną małżonką. Zobaczcie to zdjęcie na górze. O Jesus. Cześć, Sara, jak leci? Haha, tak, masz rację, dziecinko. Miło mieć relaksujący weekend chociaż raz. Ona jest taka zabawna. Kocham cię. Ty, chłopie, się tak ujarałeś, że... Chciałem powiedzieć, że... Chciałbym powiedzieć, czy pukasz manekina, ale... No jak? Znaczy, no dobra, jakbym powiedział, w co? Ja, nie, no mógłbym się zagłębić w ten temat, ale... Błagam was, naprawdę nie chcę. Powiedzcie mi, że tu jest więcej jakichś elementów. No ale dowiedzieliśmy się czegoś więcej na temat... O! Coś jest? Czekajcie, coś znalazłem? Hej, Dawid! Gdzie zdobyłeś ten mały... dial? Czy jakiś przycisk?
A jakieś tam takie śmieci ze starego pudełka, które znalazłem, musiało wypaść. Skąd znalazłeś to pudełko? Albo nie, te tablice. Where did you get that board from? Wiecie, bo te gazety przypominają mi te gazety rozsypane na piętrze 504. Na piętrze 5. A to jest zrobione ze śmieci, jest z zewnątrz. Czemu pytasz? Brakuje mi elementu do tego pudełka zagadki. Czy mogę to wziąć? O, pewnie. Bierz. It's all business, Sally Face. Moi drodzy, znaleźliśmy chyba element do pudełka. Puzzle box. O kurcze. Ale powiem, że tak sobie klikałem, no bo czasami rzeczywiście chodzę i klikam, a to było tutaj u niego w domu ten fragment, żeby otworzyć pudełko zagadkę. Znalazłem ten kawałek drewna. Piece of wood to hold my shelf up. A znalazłem ten kawałek drewna, żeby trzymać moją szafkę. I on tam trzymał łom wcześniej. Możesz zatrzymać łom. Dzięki. O kurcze, no dobra, czyli znaleźliśmy. Tu nie ma niestety żadnej aktywności, więc trochę się zawiodłem, że nie ma tutaj żadnego ducha, a Sara nie jest tak naprawdę żyjącym duchem jakiegoś czegoś. A może w ten demon wchodzi właśnie w ten manekin, w tego manekina. Kurka. College student. Mogę tam cały czas do nich wejść? Nie mogę. Już nie mogę do nich wejść. Dobra. Okej, czyli opłaciło się jednak wrócić do Dawida. Możemy otworzyć pudełka, ale wiecie, ja tego nie robię. Nie ma czaga. Nie robię tego, bo nie robię, tak? Żeby was trochę potrzymać też w niepewności i siebie. Sprawdzimy to wszystko w następnym epizodzie. Tutaj, tak jak mówię, na razie elementy dialogu. Możemy też pogadać sobie z Bobem, więc z Todem, więc pogadajmy sobie z nim. Czym się teraz zajmujesz? Robię więcej researchu i staram się dotrzeć do entuzjastów paranormalnych zjawisk online. Jeśli jest tutaj jakaś dziwna obecność w tym budynku, na pewno jest sposób, żeby sobie z tym poradzić. Todd, myślę, że musimy częściej ze sobą się spotykać. Podoba mi się, że pomagasz mi w tych rzeczach. W każdej chwili, Sal. Do zobaczenia. Okej, czyli od... Myślałem, że od Todda będą pogadać o tym pudełku, ale w sumie to jest pudełko Larego, a nie Todda, więc się nie dziwię, że ze mną o tym nie porozmawiał. Ale w sumie nie wiem, czy ja puszczałem tutaj sprawdzenie, tak? W ogóle ta rybka, no bo dlaczego ta rybka tu jest? Dlaczego w grze dodali... Dlaczego twórca dodał rybkę? Dlaczego w ogóle Todd ma rybkę? Jak ona będzie istotna dla całej historii? Czy będzie istotna, czy to tylko takie, wiecie? Pitu. Ciekawy mnie też fakt, że nigdzie nie mogę zgłosić braku kamery. Że nikt się nie interesuje tym, że kamery tutaj wcale nie ma. To jest ciekawe. Byłem już w domu oczywiście u siebie, cały czas chodzę, szukam. Patrzę, wzrok wyostrzam. Nie we wszystkich mieszkaniach jesteśmy w stanie w ogóle dojść do kuchni czy łazienki. Niektóre mieszkania są bardziej ograniczone w zwiedzaniu. Tu jeszcze ktoś z was w komentarzach zauważył inną ciekawą rzecz, że mamy klatkę, zakrwawioną klatkę dla ptaków. Dlaczego to jest klatka na ptaki? Dlaczego jest zakrwawiona? A do tego ktoś zauważył w komentarzach z was, że ten symbol, który pojawił się, kiedy żeśmy tutaj znaleźli fragment, to on był, moi drodzy, miał alchemiczny symbol wiatru. Wiatr, ptak, powietrze, to może mieć znaczenie. To, tak jak mówię, tylko cytuję komentarz. Nawet tego nie sprawdzałem, bo no, zaufałem w tym przypadku. Ale też nie pamiętam, która historia odpaliła się przy ptaku. Bo może to też miało, któryś chapter może miał jakieś znaczenie tutaj w takim wypadku, że akurat to jest ptak. Albo klatka. Może klatka ogólnie jest jakąś metaforą więzienia czegoś, tak? Albo metaforą wyskubywania piórek, tak? Cokolwiek. Dobrze, moi drodzy, a zatem... Pozostało nam piętro 504, pozostało nam również otworzenie tych drzwi, co już zrobię jutro, od tego zaczynam ten odcinek, następny, jutrzejszy. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie moich opinii, moich teorii. Pamiętajcie, że to są tylko teorie, growe teorie, tak parafrazując. Więc zachęcam was również do dyskusji, jestem ciekaw, jakie są wasze przemyślenia. Oczywiście, tak jak mówię, ci, którzy wiedzą, ci, którzy znają tę grę, ci, którzy przeszli i znają wszystkie ich tajniki, błagam, jeśli chcecie się do tego jakoś podnosić, starajcie się być bardzo, ale to bardzo nie do końca w ogóle w jakikolwiek sposób wypowiadające się o tej grze dokładnie i dosłownie, prawda? I te papiery właśnie widziałem, kiedy to okno było zalepione.
Z drugiej strony właśnie, zalepione okno, on stąd mógł wziąć te papiery. To też są takie gazety na oknie, tak? Nie wiem, dlaczego akurat ma łazienkę tam zaklejoną, a w ogóle tutaj cały czas widzimy jeszcze dwie ręce. Tak mi się wydaje, są ślady rąk tutaj jeszcze zrobione, ale to być może dlatego, że pani Rose... Zaraz, to nie była pani Rosenberg tutaj. Tutaj coś innego się wydarzyło. Tutaj był ten bezdomny przez jakiś czas. Więc wielka piona, moi drodzy, trzymajcie się i widzimy się jutro z kolejną dawką niezwykle ciekawych informacji, teorii i schiz, plot twistów związanych z Sally Face'em. Możecie mi jeszcze finalnie dać znać, czy muszę uważać, czy jestem w stanie złapać wszystkie achievementy, czy rzeczywiście coś pomijam, coś jeszcze powinienem zrobić, delikatnie mi dajcie znaka, bo teraz będę chciał już sprawdzić skrzynkę, a następnie pójść do, otworzyć te wrota. Co dalej się stanie, nie mam pojęcia, być może tam jest koniec chaptera, jeśli tak, no to już po następny odcinek będzie następnym epizodem oczywiście. Trzymajcie się, cześć!